zanosi się na niezłą chryję, jeśli kapturowy sąd w Hadze MTK faktycznie wyda nakazy aresztowania Netanjahu i Galanta na równi z trójką głównych zbirów Hamasu. Cała ta chamska zadyma to kolejny numer islamolewactwa, które penetruje utworzone niegdyś w najlepszej wierze instytucje międzynarodowe. Nie chodzi już teraz tylko o samą konieczność odlewaczenia tych przegniłych na wskroś od dawna struktur z ONZ-em na czele, lecz o to, że haski trybunał nie opluwałby Izraela bez zgody administracji Bidena. Jest to ukartowana z góry brudna gra pozorów, manipulacja mająca stworzyć klaustrofobiczne ciśnienie na Jerozolimę, żeby wymusić przerwanie wojny z Hamasem.